Dziś na kanale o technologii telefon, polski telefon, o którym mówił cały świat, a który okazał się kompletną porażką. I będziemy dzisiaj mówić o telefonie Mudita Pure, telefonie, o którym bardzo głośno było w 2019 roku, bo ten telefon był hitem Kickstartera. Podejrzewaliśmy, że to będzie taki pierwszy polski telefon, który naprawdę wejdzie na salony, ale wyszło jak wyszło. I tak naprawdę ten telefon miał być takim cyfrowym detoksem. Michał Kiciński, czyli zresztą jeden z współzałożycieli CD Projektu, miał bardzo ciekawą ideę i ja się nie dziwię, że ten pomysł po prostu odbił się szeroko, głośno na całym świecie, bo faktycznie za dużo korzystamy z tych urządzeń i one w pewnym momencie mogą stać się szkodliwe, więc może czasami lepiej się po prostu odciąć, ale pojawia się tutaj pytanie, czy faktycznie po to, żeby odciąć się od smartfona, powinniśmy wydawać 1500 zł, bo taka jest cena tego telefonu.